Dzisiaj też takie wideo w locie. Czasówka. Mam czas wolny, to się bawię. Trasa w 90% o dobrej jakości. Tak 10% to będzie tam, gdzie przerwę trening. Tam się po prostu nie da jechać z większą prędkością. Tam się w ogóle nie da jechać. Pokażę to może na filmiku. Zmieniłem. To jest już słabszy asfalt. Tam kawałek pojadę takim dobrym. Zresztą będę miał kilka podjazdów takich większych. Następnie już nie będę robił treningu, bo tam już się nie da. Może ostatni kilometr tam przed Witnicą, przed domem. Mam taki typowo igło, asfalt nowiutki. To tam filmiku tego tak nie widać, ale górka jest naprawdę upierdliwa. No ja jadę, kamerując jedną ręką, a tempo trzymam równe, ale jadę na blacie. Na takim przełożeniu wszystko. Przypomnę, że blat jest 53. Także trzeba mieć jakąś nogę wyrobioną. Jeszcze ze 100 metrów będę na szczycie. Dmucha dosyć konkretnie. Okej. Jestem na szczycie. Zobaczcie, jakie tutaj są dziury. Dlatego tutaj przerwałem trening. Jeżdżę na karbonowych obręczach. Tam dalej jeszcze będzie gorzej. Pokażę. W takie coś wpaść to już porażka jest totalna. Jeszcze drzewa dają takie refleksje. Załamanie obrazu. Łatwo jest się w coś takiego pakować. Tu jest dopiero tragedia. Nie dość, że piach. To jeszcze takie dziury. To jest taki odcinek, gdzieś pół kilometra. Takie elegancki dziury. Dobra, wsiadam, jakoś powoli się przetoczę przez to. Zobaczcie, jak mi słoneczko wczoraj dopaliło. Fajnie. Trzeba będzie to wyrównać. Na nogach tak samo. Czerwona. Dobra, zmykam do domu. Na koniec pytanie konkursowe. Co dzisiaj mam w bidonie?